BMW GTR wygrałem? Co to? BMW M3 GTR z 2002 roku. Podejrzewam, że ja już taki samochód mam. Przecież tych BMW od zerąbania mam przecież. Ty, to jakiś unikalny samochód musi być, bo ja go wcześniej nie miałem nawet. To jest jakaś wersja GTR legendarna. Dobra, weźmy to. Tak, czy to jest jakaś fajna BMW, czy nie? Podoba wam się ten samochód? To jest z Most Wanted. Robimy go na drift, nie? Dobrze to brzmi, podoba mi się. Tak wygląda w środku. Fajnie, że nie mamy popsutej kierownicy, tylko normalną. Bardzo dobrze. Ej, ładne lusterka ma. Podoba mi się. Fajny samochód. Lubię ten model ogólnie E46. To jest jakaś tam ulepszona wersja. Tam. Tutaj turbo to zamontowali nawet w klamkach. Wszędzie jest turbo. Tak ulepszony jest ten samochód. Fajnie brzmi, ja bym nawet tego silnika tutaj nie zmieniał, bo jak zmienimy na jakąś V8, to wiecie, to będzie brzmieć tak jak każdy samochód po swapie, nie? Bez sensu totalnie. Ja bym sobie zostawił tutaj ładny kolor, ładny kształt tego auta, podobają mi się. Nie wiem, czy nawet jest tutaj zwykła E46. To nie jest taka E46, że E46. Co, musimy go stunigować jakoś? Przecież nie możemy takim jeździć, kurde. Musimy jechać tak, musimy jechać do domku i go sobie przerobić, bo on jest jakiś taki teraz, no... Powiem wam, że niezbyt. Ale podoba mi się z wyglądu i to strasznie, naprawdę. To jest jeden z moich ulubionych modeli BMW. Ja nie lubię specjalnie marki BMW, bo mi się kojarzy z Civicsami, tymi takimi... takimi, co to nie ja i tak dalej, nie? Takie, ale niektóre modele faktycznie są fajne, ładne i wśród fanów BMW są też entuzjaści, co ja osobiście propsuję. Na draga go mówicie? Zaraz zobaczymy, co to tam jest. Jest E46? Zaraz to sprawdzimy. Możemy sobie zobaczyć różnicę między tymi dwoma samochodami. Możemy wywalić spoiler i teraz mamy prawie, że taką wersję zwykłą, nie? Taką cywilną. Ładne. E46 trzeba zdobyć, tak? Możemy zrobić swapa, no i tak jak mówiłem, na V8 i V10. Myślę, że ten standardowy silnik się rozkręci tutaj dosyć mocno, bo on jest teraz... Ten samochód jest w klasie A. Jakbyśmy mu dwa ślimaki włożyli, to byśmy mieli klasę też A, ale by po prostu można było go lepiej stunigować. Ja tak myślę, co by tutaj włożyć. Napęd na tył oczywiście, wy już wiem, że tam się palicie, żeby nawet na 4 koła dać. I tak się zastanawiam, czy nie wywali czasem spoilera do driftu, nie? Bo chyba będziemy driftować nią. Mi się BMW... Chociaż wersja GTR jest taka już bardziej wyścigowa, taka bardziej torowa. Taka anegdotka, M3 GTR na całym świecie jest tylko jedna sztuka. What? Dźwięk ma naprawdę super, nie? Na tym standardowym silniku. Po co to psuć? Pewnie. O. Statystyki nam spadają, ale to dlatego, że mamy dużo mocy, a my potrzebujemy dużo mocy. Z 1280 kg wagi, to jest kurde wyścigówka. Daj spokój. Patrz, co się tu wydarza teraz. Ludzie naprawdę robią kozackie malowania do tych samochodów. I tutaj jest nie inaczej, zobaczcie na to. Maskę możemy otworzyć? Bo to... Patrz, Empower. Oj, wszystkie Civicsy się aż pienią teraz, naprawdę. Cyk, tutaj mamy jakiś, co to jest? Chyba zbiornik paliwa, nie? Czy nie? Co to jest? Jakaś lodówka na piwo? Nie ma pojęcia. Nad morze może można tym jechać, to tak. Ładnie wygląda ten samochód, co wy chcecie? To jest safe, tak? Z tyłu mamy. Ja wiem, po co to jest. Tam się... To jest taka dosztukowana waga, żeby dupę lepiej rzucało. Nie? Jak ją zdobyć? Trzeba przejechać wyścig tutaj, jak chcecie sobie ją zdobyć, to bardzo łatwo. Trzeba wygrać po prostu tutaj te wyścigi sezonowe i macie porobione, nie? No, BMW. Ja zrobiłem ją na drift, bo mi się jakoś tak kojarzy z driftem. Chociaż GTR wersja to taka bardziej wyścigowa, nie?
lodówka na piwo. No tak, nad morze się można nią wybrać. Pawarką i cyk, albo do Austrii. Fajne. Będą marchewy z dupy? Zobaczmy. Są marchewy, zobacz. Nie wiem na jakich obrotach, chyba gdzieś tutaj. Są marchewy, pięknie. Jest piękny, nie? Jest naprawdę bardzo ładny. No i tak, musimy go tutaj szybko porobić na drift. Ty mocy od cholery on ma. Tu nam na pewno wystarczy do driftu. I jaki dźwięk, nie? Tak się driftuje. Musimy sprawdzić, czy Z400 poleci, bo to jest jakieś dziwne w klasie S1. Wcześniej żeśmy tuningowali BMW Maestra i ona też właśnie była taka jakaś dziwna, że w klasie S1 i 435 km na godzinę poleciała w klasie S1. To jest jakiś kosmos. Oczywiście skręcać się ona w ogóle nie skręcała, nie? Ale poleciała, to jest ciekawe. Teraz to tak, zobacz. O, czemu mi się to wyłączyło? Super ci teraz driftuje. Patrzcie, jak pięknie rondo robi. I to na trójce, nie? No dobra, 400, zobaczymy. Powinna pójść tyle. Muszę tu nieostrożnie skręcać, bo żeśmy aerodynamiki nie ulepszyli, kurka, nie ma przyczepności. Ty patrz! Poszła! Szybcy i wściekli! Kadetem teraz! No dawaj, dawaj, dawaj! Kurde! 399 i więcej nie chciała, no! Tak, to jest BMW GTR, ulepszona wersja BM-ki. Jeszcze żeśmy ją sobie troszeczkę podrasowali. Teraz driftuje fantastycznie. No nie poleci 400, musielibyśmy z górki chyba pocisnąć. Bo tak to bardzo ciężko jest. W ogóle ta prędkość wygląda jakbyśmy jechali 20 na godzinę, nie? Dopiero tutaj z zewnątrz wygląda ta prędkość jakoś tak lepiej, ale i tak. Piękne 400. Pękły? Było 400? A to nie zauważyłem, bo ja się musiałem skupić na jeździe. Wy musicie obserwować takie rzeczy. Było równe 400. No to dobrze, czyli poleciała. Bardzo fajnie lata, naprawdę musicie ją mieć tą BM-kę. Bardzo łatwo ją zdobyć. I driftuje kozacko. Łatwo, można ją przesterować, no ale jest taka przyjemna w tym drifcie, naprawdę. Dajesz traktor na drift. Próbowałem już ten traktor zrobić na drift, ciężko jest. Chodzi o to, że te kółka przednie, one tam nie za dużo mają do gadania, wiesz? Ktoś tutaj driftuje, czekaj, co to jest? Chodź tu.
Widziałem, to chyba też miał BM-kę. Idziemy go ogarnąć. Na drifty Getterman Liberty Walk. Poszerzenie, jak się nie mylę. Ten samochód nie ma, bo żeśmy sprawdzali. To jest jakaś wersja GTR. Jej chyba nie było w Forza Horizon 3. Jak sobie obejrzycie odcinek z Forza Horizon 3, to tam była ta BMW E46 chyba 6 z bodykitem, a już na pewno była E36. Co byśmy mogli tutaj zrobić, żeby nie przesterowywała, tak? Ładnie lata, podoba mi się bardzo. Musicie ją spróbować koniecznie. Mogę wam udostępnić ten tuning. Chociaż widzę, że on jeszcze potrzebuje troszeczkę, żeby go żeby go poprawić. Dobra, jedziemy postantować trochę w mieście, zobaczymy, czy to się nadaje. Siema, siema w ogóle wszystkim, co dopiero wpadli sobie. I tak, teraz to my zrobimy tutaj stanty jakieś. Wow, to zupełnie inaczej się driftuje. Okej. Okay. I tak, musimy zrobić odwroty w tej BMC jakieś. Kurde, szalona. Zobaczmy pod Tesco, jak będzie śmigać. O, kurde, Sebix. Zadowolony tu nie będziesz. Kurde. A, tam nie będzie, zobacz. Sebix da radę. Wymagana herbatka. Jak nie macie herbatki? Co wy? Ja Coca-Colę chlipię. Chlipię. Takie określenie. No, to musicie chlipać sobie też herbatkę, czy nie? No nieposłuszna ta BMK jest, jak to BMK, kurde. Dobra, ostatni ślizg. Ach, mogła się nie zatrzymywać. Zbyt przyczepne opony chyba. Nie no, dobre są te oponki, dobre, dobre. Dobrze to jeździ, podoba mi się ta BMW, co powiecie o niej? Ja bym chciał mieć drugą, żeby mieć jeszcze wyścigową. No słuchajcie, jak chcecie sobie polatać, jeszcze tutaj ten tunik tylko poprawię, bo tutaj coś z tymi stabilizatorami, żem zmaścił. Pyk, tutaj dajmy sobie tak i teraz będzie lepiej trochę dupeczką rzucać. Pyk, i już wam ten tunik udostępniam. Cyk, cyk, jak chcecie sobie potestować, podriftować, to proszę bardzo. Cyk. Dobra, czy będzie to w ogóle jeździć? No, staty, powiem wam, nie są wymaksowane. Ale może coś tam poleci. Zobaczymy, tu trzeba wszystko przestawić z powrotem. Chyba zresetować będzie najlepiej. Brum, brum, jedziemy, nie? Czy jak będzie GTA 6, to kupię? Myślę, że tak. No, bo obowiązkowo, chyba każdy kupi. Fajnie skręca teraz. Coś tam jeździ ten samochód. Bo to jest lekkie auto. 1200 kg wagi. To jest naprawdę wyścigówka prawie, że. Ej, skręca jak Most Wanted. Bardzo podobnie. Ta BMW jeszcze się pojawiała w przyszłych NFS-ach, nie? Była przecież w Carbonie. No to w Carbonie to wiadomo, ale była też chyba w Prostricie. Była jeszcze, no, jeszcze się tam pojawiała z tym malowaniem nawet, nie? Także bardzo fajnie. No i mamy też w Fordzie, możemy sobie przetestować autko.
cyk. Fajnie jeździ, podoba mi się. Będę musiał sobie jeszcze ten tunik tutaj porobić i zobaczyć, jak na wyścigach sobie będzie radzić. Ale wygląda to ciekawie. Na offroad go? Chyba oszalałeś. Taką ładną bawarkę, człowieku. O, akurat tam się świecą ładnie hamulce. Możemy zdjęcie sobie palnąć. W Paybacku też była ta BMW, tak? W Paybacku chyba w Need for Speedzie tym nocnym 2015, nie? Było, było. O, i pięknie. Mamy ładną fotkę. Cyk, zrobione. No, offroad. Taką BMW piękną na offroad. No, BMW GTR. Tak sobie wygląda.